obszarów jednocześnie. Obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i dla obszaru w rejonie ulicy Przytulnej. Oba te obszary są częścią uchwały, która uruchomiła 11 terenów w połowie roku 2019. W przypadku obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego mamy do czynienia z obszarem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bo to jest fragment osiedla Piastowskiego. Fragment tego terenu jest wyznaczony pod teren usługowy, tam są istniejące obiekty usług publicznych, dom kultury. No i fragment terenu jest przeznaczony jako teren usług sportu i rekreacji. Jeżeli chodzi o ulicę Przytulną, mamy do czynienia z terenem zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, terenem usługowym na granicy terenu ekologicznego systemu obszarów chronionych i zieleni o charakterze publicznym, czyli skarb, w tym wypadku skarb wzdłuż ulicy Jana Pawła. Jeżeli spojrzymy na obecne zainwestowanie obszaru przy ulicy Bolesława Chrobrego, mamy do czynienia z terenami, z wykonanych garaży przy ulicy Kazimierza Wielkiego, dwa bloki wielorodzinne, punktowce o wysokości 11 kondygnacji, budynek domu kultury zrealizowany na tym obszarze i znowu garaże wzdłuż Kazimierza Wielkiego. W północno-wschodniej części terenu mamy, jak widzimy na zdjęciu, teren zielony, wykorzystane pod obiekty placu zabaw, boiska terenowego. W tym terenie wpłynęło bardzo dużo wniosków mieszkańców okolicznych bloków, bo obecnie obowiązujący plan wskazuje na tym terenie teren usług komercyjnych, tam gdzie są tereny, placy zabaw i boiska. Tutaj w roku chyba 18 były próby wykorzystania tego terenu przez właściciela, czyli przez RSM do zabudowania tego terenu. Tu planowany przez RSM obiekt domu seniora. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie. W każdym razie, jak okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się, że ma zostać zrealizowana tutaj zabudowa na terenie, który od 2002 roku przeznaczone pod usługi komercyjne, no to tu się podniósł dosyć duży protest dla tego terenu. Jeżeli chodzi o obowiązujący plan, no to tu, gdzie mamy bloki, to jest przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tu gdzie jest dom kultury, jest przeznaczenie pod usługi publiczne. Mamy kilka zdjęć z terenu, jak widać wykorzystanie, o przepraszam, tylko dwa zdjęcia z terenu, czyli tu widać to boisko i praca w tle. Jeżeli chodzi o nasz projekt w tym terenie, to tereny boiska oraz placu zabudowy dzieci przeznaczamy pod tereny usług sportu i rekreacji z zakazem zabudowy. Tereny no, obecnie zabudowane zabudową mieszkaniową wielorodzinną zostają jako teren zabudowy wielorodzinnej. Tereny parkingo, garaży przy ulicy Kazimierza Wielkiego są oznaczone jako odrębne i tereny usług publicznych istniejącego domu kultury też zostaje z jego przeznaczeniem od usług publicznych. Czy są jakieś pytania dotyczące tutaj może tego terenu? Nie? Dobrze, to ja przejdę dalej. Mogę zapytać, kto wnioskował? Kto wnioskował? Tu wnioskowali w zasadzie bardzo duża grupa mieszkańców z RSM bloków obok. Wnioskowała Rada Dzielnicy, tutaj też o, z tego co pamiętam, o to, żeby ten teren został przeznaczony jako ten teren bezzabudowy. No i to już na etapie studium nowego to zostało przyjęte i w nowym studium ten teren został wyznaczony przez usługi sportu i rekreacji, dlatego tak jakby kontynuacją tej obietnicy prezydenta, że ten teren pozostanie terenem zielonym, bez zabudowy. To może przejdę dalej. Drugi z tych terenów to jest teren przy ulicy
przytulnej. Jak widzimy, jest to też teren już obecnie zainwestowany. Ulica Przytulna, na końcu tego obszaru, który dzisiaj, o którym dzisiaj rozmawiamy, mamy zespół budynków o funkcji usługowej. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tego terenu w obecnie obowiązującym planie, no to ulica Przytulna według obecnie obowiązującego planu powinna się kończyć tutaj wcześniej, a cały tutaj przebieg jej dalszy oraz tereny te, które są wykorzystywane jako usługowe, miały przeznaczenie pod teren zabudowy wielorodzinnej. Więc tutaj na wniosek Rady Dzielnicy, bo taki był wniosek, przystąpiliśmy do tej zmiany planu, żeby w zasadzie plan pokazywał w swoich ustaleniach rzeczywistość, tak? Czyli tu chodziło o to, żeby wyznaczyć pas drogowy ulicy Przytulnej, wydłużyć zgodnie z jego obecnym kształtem oraz żeby wyznaczyć te tereny, na których jest budynek usługowy, jako tereny usługowe, a nie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tu mamy widok na teren. Jak widać, ulicę Przytulną wydłużyliśmy tutaj z zawrotką na końcu. Teren, który jest wykorzystywany jako usługowy, w zasadzie to są głównie usługi publiczne, bo tutaj mamy do czynienia z domem kultury dla osiedla i innymi elementami usług publicznych, został wyznaczony jako teren usług publicznych. I w zasadzie tyle. Czy są może jakieś pytania? Jeżeli można, to formalnie to się składa gdzieś w urzędzie tej do biura badawczego, tak? To nie, to pani czuwa. Tak, do biura badawczego. Tak. Nie ma żadnych pytań, rozumiem.